Witam Państwa serdecznie. 22. Indywidualne Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Seria ćwierćfinałowa, więc walka już o medale. Zwycięzca każdych z tych pojedynków zapewni sobie krążek. Jesteśmy w Sokółce i zaczynamy tę rywalizację od kategorii 52 kg. Widzimy w czerwonym stroju Grzegorz Kozłowski, Akademia Walki Warszawa. Jego przeciwnikiem Piotr Waśniewski, ring boksożarów. No i tutaj zaczęło się bardzo szybko, liczony jest Waśniewski. No oczywiście faworytem pojedynku dobrze nam znany Grzegorz Kozłowski z dużym doświadczeniem międzynarodowym, z występami w lidze WSB Hussars Poland. Tutaj Grzegorz jest faworytem bez wątpienia wagi do 52 kg. I wszystko zaczęło się po jego myśli. Widzimy, zaczyna ciosem na dół, próbuje wyjść z tej akcji Kozłowski lewym na górę. W pierwszej serii czeka nas łącznie 16 walk, jednak z tego co wiemy dwa pojedynki zostaną zakończone walkoverem, ale na razie skupmy się na tym starciu, waga 52 kg. Dzisiaj poza tą dywizją zobaczymy jeszcze rywalizację w kategorii 56, 75 i 81. Potem wrócimy do Sokółki o godzinie 16, aż kapitalnie wystrzelił Kozłowski lewym sierpowym, no i znowu Waśniewski w dużych tarapatach, ale świetnie to zrobił Kozłowski. Zamarkował atak, wystrzelił takim czystym, klarownym, mocnym lewym sierpowym, przyjął to Waśniewski, ale miał problemy. Ach, po raz kolejny widzimy, już nastawił się na ten cios, na tę akcję Kozłowski z dobrym skutkiem jak do tej pory. Musi wysoko trzymać prawą rękawicę Waśniewski, bo sam prosi się o kłopoty. A Kozłowski mimo młodego wieku to już jest pięściarz doświadczony. No można byłoby powiedzieć stary wyga. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski to jest rywalizacja wśród panów urodzonych w latach 1991-95. Ach, po raz kolejny prawy na dół, lewy sierpowy. Widać, że ten schemat był ćwiczony, był trenowany. Zamyka w narożniku Waśniewskiego i trzeci raz sędzia musi przerywać ten wściekły, huraganowy atak Kozłowskiego. Trzecie liczenie i jest po walce. Techniczny knockout, zaczyna to wszystko bardzo dobrze, bardzo owocnie. Grzegorz Kozłowski, pierwsza runda TKO. Brawa dla Kozłowskiego. No pokazuje, kto jest tutaj dominatorem, kto ma dzielić, rządzić i zwyciężać w Sokółce. Dzisiaj jest to pierwszy dzień rywalizacji wagi 52 kg. Szybko, ładnie, efektownie, ale przede wszystkim skutecznie. I Kozłowski tym akcentem wchodzi do strefy medalowej. Jutro zobaczymy Grześka w półfinale, a więc jest medal, ale brąz na pewno nie satysfakcjonuje tego zawodnika. Grzegorz Kozłowski. Pierwsze rozstrzygnięcie ćwierćfinałowe właśnie zapadło. Podziękowanie.